z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. To ciekawe, jak reagują uczniowie na Jezusa, który przychodzi. To fakt, że wszystko dzieje się po wydarzeniach na Golgocie, a tu takie zaskoczenie, ten skazaniec żyje. Uczniowie wpadają w popłoch, są wystraszeni, gdy Jezus staje pośród nich. Są przekonani, że widzą ducha, a Jezus, by ich uspokoić, pokazuje im swoje ręce i nogi, a następnie spożywa z nimi posiłek, upieczoną rybę. W tych czynach pokazuje im, że wszystko, co mówił do nich wcześniej, miało sens, że wypełniło się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. A uczniowie, choć powoli, to jednak staną się mocnymi świadkami Pana Zmartwychwstałego. Oni już wiedzą, że mają iść do świata i głosić, że Chrystus został ukrzyżowany i zmartwychwstał. To świadectwo uczniów będzie pełne autentyczności, pełne ich osobistego doświadczenia, ale też zaangażowania. Oni z radością, z podniesioną głową będą głosić Pana, trzymać się Jego nauki, nawet za cenę oddania życia za wiarę. To jest także wielkie zadanie dla nas, wezwanie, by dawać świadectwo o naszej wierze. Prawda o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa jest treścią naszej wiary, jest treścią życia chrześcijańskiego. Chrystus obecny w historii świata, w historii mojego życia, to nie mit, ale prawda, którą trzeba, bym się nie bał nieść do mojego świata, gdzie żyję. Patrzmy na naszą Matkę Maryję. Ona jest zapatrzona w Jezusa. Ona z tak wielką miłością rozważa wszystko, co On czyni, wszystko, co On mówi. Prośmy w codziennym różańcu o ducha poddania się Jezusowi, zaufania, radości z tego, że On jest z nami, że żyje i daje nadzieję życia na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.